Pogoda wprowadziła nas trochę w dobry nastrój, to teraz w dobry nastrój będziemy wprowadzać pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii. Ze mną w studiu już profesor Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wracamy do rozmowy, bo już spotkaliśmy się i rozmawialiśmy na ten temat, więc warto też podsumować to, co już w tej kwestii się wydarzyło, zanim powiemy o tym, co dzieje się w drugiej edycji projektu W Rytmie Klasyki, bo to o nim rozmawiamy. Myślę, że dla naszych widzów to temat może być niecodzienny, to temat może być zadziwiający, że w ten sposób traktuje się pacjentów, prezentując im muzykę. W czym to pomaga? No, pomaga, myślę, że we wszystkim, bo muzyka w ogóle pomaga we wszystkim. Natomiast to zawsze takie było moje marzenie, żeby w obrębie takich miejsc jak szpital, gdzie no wiemy, że jest i cierpienie, i choroba, ale i nerwy, żeby pojawiła się muzyka na żywo, żeby osoby, które nie mogą do filharmonii pojechać, które są na wózkach, w łóżkach, które są w szpitalu przez wiele dni, no żeby filharmonia przyjechała do nich. No i okazuje się, że ten fortepian i miejsce, gdzie artyści prezentują repertuar bardzo zróżnicowany od klasyki poprzez jakieś tak zwane szlagiery z dawnych czasów, no i współczesną muzykę. No jest miejscem, gdzie czasami zastygamy przez tą godzinę, co raz na dwa tygodnie, więc nie tak rzadko, nie tak często też znowu, ale to jest taka chwila, kiedy duża część szpitala się zatrzymuje, no żeby posłuchać. Kto dobiera repertuar? Oj, to różnie. Zarówno w dział, który zajmuje się w ogóle tym tematem, czyli rzecznik i dział kontaktów z prasą, ale też pomaga nam bardzo Yamaha Poland, pomagając zaprosić muzyków. No sami też przez swoje kontakty część zapraszamy, więc to bardzo jest zróżnicowane. Mówimy o tym, że tam ten koncert, muzyka w ogóle może poprawić nastrój pacjenta, ale może też zmienić kliniczny obraz choroby. To już jest stopień głębszy zaangażowania. Na czym to polega i jak to ocenić, jak to sprawdzić? Znaczy, to są badania, które sprawdzają, choćby na przykład próg bólu, gdzie wiadomo, że w czasie zabiegów, jeżeli jest muzyka na sali zabiegowej, wtedy próg bólu jest wyższy, czyli pacjent mniej odczuwa ból. No, ale też wiemy, że pacjent jest całą jednością i psychiczną, i fizyczną. W związku z tym w momencie, gdy uda nam się uspokoić nerwy, gdy uda nam się wyciszyć obawy, lęki, to i zniesienie cierpienia choroby jest, jest łatwiejsze. Na to są prace badawcze, które to potwierdzają. W związku z tym myślę, że warto, a to nie tylko, też pacjenci, podkreślę, bo przecież personel szpitala też tam jest i przez chwilę siedzi i słucha, jeżeli może oczywiście. No, sceneria jest niecodzienna, bo artysta i fortepian, a obok kroplówka, pompa infuzyjna czy kitle personelu, więc to jest taki miks faktycznie, którego zwykle nie obserwujemy. A projekt to jest też rodzaj takiego bezpiecznego eksperymentu, gdzie sprawdzają państwo, który rodzaj repertuaru, czy też jaki koncert lepiej wpływa na pacjenta? Nie robimy tutaj analizy naukowej. Pewnie byłoby to ta grupa badawcza za niskiej mocy statystycznej, już tak mówiąc językiem naukowym, ale, ale na pewno oddźwięk jest fajny. Pacjenci też sięgają do tego fortepianu, który udało się to wszystko w ogóle zorganizować tak naprawdę dzięki sponsorom, bo przecież nie wydajemy pieniędzy NFZ-u na tą działalność. NFZ nie finansuje muzykoterapii tego typu, więc tutaj Orlen nas wsparł w zakupie tego fortepianu, w całym projekcie zapraszania artystów też. I ten fortepian stoi. Zdarzają się sytuacje takie, że ktoś siada, gra gdzieś tam w holu sobie pacjent, czy personel właśnie, który kończy pracę, czy akurat ma przerwę. Także fortepian faktycznie już zadomowił się u nas w szpitalu, jest takim elementem, który jest już na stałe i widać, że jest wykorzystywany.
Będzie wykorzystywany już dzisiaj o 14. No dzisiaj o 14, tak, pani Julia Łozowska, no, osoba, której nie trzeba przedstawiać, młode pokolenie, wybitna pianistka, no bardzo się na to cieszymy, bo naprawdę to pomaga. Ja po sobie widzę, że w tym biegu, gdzie mam pacjentów i zarządzanie tym szpitalem, no w momencie, gdy schodzi się na ten koncert, no to trzeba przestać się zajmować innymi rzeczami, tylko słuchać. Na początku człowiek chciałby dalej coś robić, ale w pewnym momencie to wszystko spływa i pozostaje muzyka i to jest cudowne. I to przypomnę, druga edycja projektu W rytmie klasyki. Ten temat zostawimy na koniec naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze nawiązać do informacji sprzed chwili dosłownie, bo kilkanaście minut temu poznaliśmy wyborczą propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. Wracamy do tej szpitalnej rzeczywistości. Wiemy, że często sami pacjenci pokazują, co jedzą w szpitalach. Czy to jest największa bolączka, jeżeli chodzi o szpitale teraz? Znaczy, to jest jeden z elementów, który pokazuje jakość. I zdecydowanie, jak patrzymy na różne elementy oceny szpitali, oceny miejsca, gdzie pacjent trafia na jakiś czas, to pacjenci na jednym z pierwszych miejsc stawiają jakość posiłków, dostęp do toalet, do łazienki. No i na pewno ten element w wielu szpitalach jest jeszcze kulejący i te posiłki wyglądają i smakują pewnie nie najlepiej. No, u nas akurat odpukać mamy własną restaurację Curesano, gdzie no, pacjenci chwalą akurat te posiłki, więc można to zrobić, tylko to wymaga naprawdę dużego zaangażowania. No, u nas cały ten personel kuchenny, no, cały czas dbamy o to, żeby był na najwyższym poziomie. Czyli to znaczy, że w innych szpitalach dyrektorzy o to nie dbają? Nie wiem, może nie mają takich szans zdobycia. U nas w pewnym momencie był emerytowany szef z dużej restauracji, chciał popatrzeć, jak to się robi w szpitalu, więc to próbujemy też w niekonwencjonalny sposób załatwić tą sprawę. Politycznych komentarzy jeszcze nie mamy, one za chwilę się zapewne się pojawią ze strony opozycji. Tyle lat rządziliście, dlaczego nie załatwiliście tej sprawy wcześniej? Zapewne słyszymy w tej politycznej debacie dzisiaj. Czy to nie jest trochę też kamyczek do pańskiego ogródka jako do byłego ministra zdrowia? Myśmy wprowadzili już pierwszą zajawkę poprawy jakości jedzenia dla kobiet ciężarnych i można oczywiście pytać, dlaczego nie to najpierw. No, wydawało mi się, że z punktu widzenia takiego systemowego ważniejsza będzie strategia onkologiczna, ważniejsze będzie poprawienie dostępu do leków onkologicznych. Jakby wszystko po kolei trzeba budować, a nie da się zmienić naraz. Jak ktoś mówi, że przyjdzie i naprawi służbę zdrowia jednym cudownym ruchem magicznej różdżki, to chyba nie próbował. Profesor Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii dzisiaj o poranku, gościem Nowego Dnia z Polsat News. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za tę rozmowę. Wrócimy za chwilę do polityki i do tego, co dzisiaj najważniejsze w polityce. Wspomniałem już o tej kolejnej propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Fiołek za chwilę ze mną i zapowiedź graffiti. Inflacja już...